Maciej Morgan-Żuchowski, Kuba Kubik, Kubie. Witamy wszystkich bardzo serdecznie, witamy przede wszystkim widzów TVP Sport, ale także tych, którzy oglądają naszą transmisję w internecie. 16 sezon ESL Mistrzostw Polski. Dzisiaj jedno spotkanie, jeden dwumecz pomiędzy Tomorrow GG a XCOM Team. Mówiliśmy o tym, że mapy są już nam znane. Wiemy, że będzie to mapa Rykasz, a w kolejnym meczu oglądać będziemy natomiast mapę Demiraż. To są mapy, na których właściwie każdy może zrobić wszystko. Dokładnie, jeżeli chodzi o samego Kesha, tutaj Tomorrow GG bardziej chciało tą mapę zagrać, stąd oczywiście to był ich wybór. Tak, jeżeli chodzi o XCOM, oni będą próbowali odrobić na Mirażu, albo ewentualnie wygrać nawet i 2-0. Właśnie, mówimy tutaj o ewentualnym wyniku 2-0. Teraz spójrzmy, jakie zespoły są w tej fazie grupowej 16 sezonu ESL Mistrzostw Polski, bo wczoraj jeden zespół, wczoraj Team Kinguin był w stanie wygrać dwa spotkania przeciwko ekipie Pact, stąd właśnie zespół, który ma tego pingwina w swoim logo aktualnie na pierwszym miejscu w tabeli. Pamiętamy, że wczoraj dwukrotnie był rozgrywany train. Wynik do 12 i do 14 dla zawodników Kinguin. No jedno jest pewne, ci, którzy oglądali nas wczoraj, na pewno pamiętają ten mecz, że Pact mógł to wygrać, że Pact faktycznie mógł sobie dać radę i przynajmniej jedno spotkanie zdobyć i tym samym zdobyć 3 punkty. Dokładnie, tutaj zdecydowanie drużyny miały największe problemy, jeżeli chodzi o rundę anti-eko. Nagle rywal pokazuje się tylko z pistoletami i jedni i drudzy czasami nie wiedzieli, co do końca zrobić, ale zawsze troszkę tego szczęścia więcej miało King. To jednak było wczoraj, teraz już rozmawiamy o drużynie XCOM Team. Zobaczmy, w jakim składzie wystąpi ta drużyna, bo wcześniej pamiętaliśmy ten zespół jako Venatores, dokładnie. No ale jednak XCOM Team może nie każdemu aż tak dokładnie jest znany. Teraz już wszystko stało się jasne. Stark, Sun, Tecek, Pączek oraz Goofy. Tak, no tutaj skład niezmienny już od dłuższego czasu reprezentują, czy to właśnie drużyny Venatores, czy teraz XCOM Team. Sun jako snajper, Stark jako głównodowodzący oraz 3 wyśmienitych strzelców plus Goofy, najmłodszy zawodnik. Talent, jak wiele osób oczywiście mówiło na naszej polskiej scenie. Pytanie, czy zagra tak dobrze, jak na przykład Vegi. W dniu wczorajszym w drużynie Pact, również bardzo młody zawodnik, a przeciwko Kingu, szczególnie w tym pierwszym spotkaniu, pokazał się z bardzo dobrej strony. XCOM Team, który, jak już mówiłem wcześniej, moim zdaniem jest faworytem w tym spotkaniu na jednej i na drugiej mapie, chociaż no jednak zawodnicy Tomorrow GG, mimo swoich problemów ze składem, no może coś dzisiaj nam pokażą. Skład aktualnie widoczny to jest Killcapi, Mynio, Pio, Destroy oraz Jaku. Jeszcze przecież widzieliśmy tę drużynę niedawno na LANie i tam ten zespół wyglądał zupełnie inaczej. Dokładnie, był też Patitek, był Jarosz, co do samego Patitka nie mam pojęcia, dlaczego w tym spotkaniu nie gra, ale jeżeli chodzi o Jarosza, słyszałem, że tutaj jakieś reality show jest nagrywane bodajże w Szwecji, stąd Jarosza tutaj z nami nie ma, ale miejmy nadzieję, że tutaj osoby, które go zastępują, pokażą się z dobrej strony i oczywiście ta walka przeciwko XCOM Team będzie jak równy z równym. Co do samych map, może powiemy o tej pierwszej mapie Dekesh. I jedni i drudzy często rozgrywają swoje spotkanie. Jeżeli chodzi o XCOM, wydaje mi się, że tutaj warto wspomnieć o dwóch. I to przedwczorajsze rozgrywane przeciwko pewnej duńskiej formacji i tam XCOM Team tylko 4 rundy po stronie atakującej. Wcześniej na przykład finał kwalifikacji do turnieju V4 XCOM tylko 5 rund, no ale tam okazało się, że przeciwko Team Kinguin tyle wystarczyło. Moim zdaniem to jest właśnie główny problem, jeżeli chodzi o XCOM atak. Ostatnie spotkania niestety pokazują, że ta drużyna ma problemy, by wejść z 5 rund, właśnie jeżeli chodzi o stronę atakującą. Tak co do Tomorrow GG, oni są troszkę mniej aktywni aniżeli XCOM, no ale jak już mówiliśmy o tym ostatnim LANie na Pucharze Polski Cybersport, tam akurat Cash nie był grany, ale wcześniej w samych kwalifikacjach przeciwko Invizji Tomorrow GG zmiażdżyło po stronie atakującej rywala. Wynik ogólnie 16-2, z czego 13-2, kiedy Tomorrow GG atakowało. Tak od razu mówisz o tej stronie atakującej i przypomina mi się właśnie ten wczorajszy mecz pomiędzy Pact a Kinguin, gdzie jednak też często, przynajmniej podczas pierwszego tego spotkania, zawodnicy mieli problemy na terenie, żeby atakować. Raczej to były takie powroty zawodników, którzy później już grali po stronie broniącej, no ale jednak dzisiejsze mapy to nie train. Na tych mapach i po jednej i po drugiej stronie można tych rund wygrywać na pewno więcej i patrząc na samą mapę Rekasz, no też często mówimy o tej mapie jako mapie sprzyjającej terrorystom. Zobaczymy, czy dzisiaj to właśnie wykorzystają zawodnicy XCOM Team, jeżeli faktycznie będą chcieli sięgnąć po te pierwsze punkty. Tomorrow GG, no ja naprawdę zastanawiam się, jak oni mogą się dzisiaj zaprezentować przez to, że to
moim zdaniem, no jest zespół, ale jednak też taki zespół, który za tydzień może mieć dwóch innych zawodników. No dokładnie. I to mnie martwi. To jest aktualnie cały Tomorrow GG, no ale oczywiście też jeżeli chodzi o same zmiany, na pewno są tutaj jakieś limity w regulaminie i szczerze wątpię, aby tak Tomorrow GG, no, nowe spotkanie, nowy skład, tak to nie powinno wyglądać i liczymy, że jednak to wszystko się mocno ustabilizuje, no bo nic tak nie wpływa właśnie na formę drużyny jak stabilizacja. Wtedy tak naprawdę musimy się z każdym nowym zawodnikiem zgrywać od nowa, chociaż pamiętajmy też o tym, że na polskiej scenie jest tak, że często dochodzi do sytuacji, że ktoś już grał z pozostałymi zawodnikami. To, że akurat będzie miał problem z samym zgraniem się, to wcale nie musi być problem, który trzeba będzie długo rozwiązywać, no ale dosyć już o tych problemach. Teraz spójrzmy na rundę nożową. Na razie XCOM Team po stronie atakującej, Tomorrow GG po stronie broniącej. Sytuacja 2-1. Zostaje tylko Pączek, Destro i Killcapi są poobijani. Pączek jeszcze walczy, ale jednak rundę nożową wygrywa zespół Tomorrow GG. No i zobaczymy oczywiście, jaką decyzję podejmą sami zawodnicy, czy jednak zdecydują się, aby pozostać po tej stronie broniącej, czy jednak dojdzie do zmiany stron, bo mówiłeś o tym wcześniej. Jednak ta mapa z reguły sprzyja właśnie drużynie, która decyduje się atakować, no ale też XCOM właśnie w tym ataku nie wygląda oczywiście najlepiej. Mówię o tych 4 i 5 rundach. My oczywiście oglądamy jeszcze chwilę rozgrzewki, czekamy tutaj na tą ostateczną decyzję, którą muszą podjąć właśnie zawodnicy Tomorrow GG. Tak, chyba wszystko staje się już jasne. Tomorrow GG rozpocznie w ataku, XCOM Team po stronie broniącej. Pytanie, jak będą wyglądały granaty, bo w drużynie XCOM raczej oczywiście spodziewałbym się Smoke'a i Defa. Widzimy, że takie wyposażenie jest u Tecka, jeżeli chodzi o drużynę Tomorrow GG, jest Pio z kompletem granatów. I runda pistoletowa już przed nami. Pio jak na razie podchodzi samotnie pod bombsite B. Tomorrow GG na środku, ale tam już ustawionych kilku zawodników XCOM. Od białej skrzynki wcelowany jest Goofy od łącznika Tecek, który właśnie ma to dodatkowe wyposażenie. No i BSA, no odbijanie rozgrywane przez XCOM Team. Tymczasem już Destroy walczy na środku, ale to Goofy oddaje celny strzał. Goofy wychyla po więcej. Teraz mogą być spore problemy, chociaż Tecek pomaga mu na tym środku. Już mamy 5-3. Pączek jeszcze z fragiem, nawet z dwoma zabójstwami Pączek. Zostaje tylko Mynio, 5-1. Goofy teraz zbyt pewni, to się kończy jego śmiercią, ale Mynio jest poobijany i Tecek ma szansę to zakończyć. Albo Star, który już przyszedł od drugiej strony. No raczej łatwa runda pistoletowa w wykonaniu XCOM. No tutaj właśnie co do Tomorrow GG, widać, że totalnie nie skupiają się na rywalu. Nie patrzą na te statystyki, że XCOM Team ostatnio no, w ogóle nie gra, jeżeli chodzi o atak. Mówię o tych 4-5 rundach. Pozwolili drużynie XCOM rozpocząć po stronie CT, by tutaj nie dali się już od samego początku wybić z rytmu, bo XCOM pięknie tutaj rozpoczęło już samej pistoletówce. No jeżeli chodzi o Tomorrow, widzimy, że jest decyzja, aby grać Forsa całym składem. 5 digli, 5 kamizelek, a nawet Mynio jeszcze z hełmem. No jeżeli chodzi o XCOM Team, już widzimy, że są problemy. Goofiego z nami nie ma. Mamy przewagę 5-4. Namierzony również Tecek, ale tutaj Destro nie miał partnerów do pomocy. Sam Tecek jeszcze ma ten granat dymny, aby zwiać z tej pozycji. To jest dobra informacja dla drużyny XCOM. Tecek wycofuje się, ale jednak Jako był bardzo blisko. Chociaż przez tego smoka terrorysta nie zdecydował się na wychylenie. Zobaczymy, czy terroryści jeszcze będą mieli okazję na zdobywanie takich fragów, bo jednak te digle nie są tutaj kupione przypadkowo. Bomba podniesiona przez Jako i jakieś podejście pod pomysł, a Sun też agresywnie walczy pod drzwiami. Ten wie już, że chowa się tam terrorysta, stąd Star skanuje i Mynio ma już tylko 15 punktów zdrowia. Sun jeszcze dokłada flesze od ciebie, w międzyczasie Stark daje przewagę swojej ekipie. 4-3, namierzony Jako, Stark pewne wyjście i to jest kolejny frag dla zawodnika XCOM Team. Pio i Mynio już tylko we dwójkę. Teraz jeszcze flash dorzucony w okolice maina. Pio nawet nie podniósł bomby i z tym też może być problem. Stark w tej rundzie szaleje. 3 flagi od niego. I Pio cały czas z pełnym paskiem zdrowia. Ale Sun wychyla teraz bardzo ładny strzał. Pio będzie nadzieja na wygranie nawet całej rundy. To jest nagle 2-1. Tecek już cierpliwie na kładce. I Pączek od pleców. Ale Pio spodziewa się tego typu zagrywki. Teraz XCOM Team spowolnił. Teraz już zawodnicy CT zdają sobie sprawę z tego, że Pio może jeszcze tutaj powalczyć, że to jeszcze może być nawet zwycięstwo, chociaż zostaje bardzo mało czasu.
Tecek tuż nad nim. Małe problemy Tecka, ale jednak to on kończy tę rundę i mamy wynik 2 do 0. Też czuję na plecach, był bardzo szybko pączek, gdyby oczywiście Tecek sobie nie poradził. Brawa jednak dla samego Pio, bo no wyniszczył ekonomicznie rywala. Mieliśmy przewagę ogromną, to było 4-1, a Pio zdobywając te dwa fragi zrobił naprawdę sporo. Gdyby jeszcze teraz Tomorrow GG dołożyło jedno, może dwie eliminacje, naprawdę fajnie mogłoby się już rozgrywać to spotkanie od pierwszego fulla aktualnym terrorystom. Sun, zwróćmy uwagę, on już oszczędza, on tą rundę będzie rozgrywał tylko z pistoletem, tak jak jego rywale. Jest oczywiście taki, że ma kamizelkę i to ona powinna pozwolić mu na wygrywanie pojedynków, jeżeli oczywiście znowu terroryści wybiorą się pod bombsite, a bo tam oczywiście kryje Sun, na razie jednak zostawiony sam Pio na B. Tomorrow GG gra bardzo defensywnie, stąd Stark decyduje się na wyjście i już pierwszy frag zdobyty. I nie ten, który tak pod koniec rundy poprzedniej dzielnie walczył. Pączek przychodzi do pomocy, mnie ładne wychylenie. 4-4, ale Pączek nie odpuszcza, to też jest strzał prosto w głowę. I na razie spokój już pod tym bombsite'em B, wracając jeszcze do samego Suna. No ten w razie czego ma też partnerów do pomocy, więc może i pojedynczo z terrorystami się może mierzyć na równym poziomie, tak jednak, gdy przyjdzie co do czego, to XCOM Team bardzo chętnie pomoże. Ale Sun chyba w tej rundzie sobie nie postrzela, patrząc na to, gdzie Tomorrow GG ma zamiar wejść. Teraz spokojne podejście pod bombsite B. Wycofany nieco Pączek. W razie czego będzie miał szybko do pomocy Tecka, ale teraz bardzo ładny Pączek. Znowu strzał prosto w głowę, obijany jest bardzo mocno Jaku. Dołożony granat zapalający, kilka pi wchodzi do bombsite'u. Teraz chyba uda się podurzyć bombę. Pączek nie daje rady, Tecek od razu się rewanżuje. Bomba na swoim miejscu. No i terroryści na pewno z tego mogą być zadowoleni. No super są te rundy, Eko. Tutaj zdecydowanie lepiej Tomorrow GG radziło sobie właśnie podczas tych dwóch rund niż na przykład podczas samej pistoletówki tam. No tutaj zmiotła wręcz ich drużyna XCOM tutaj. Spokojne podejście wcześniej na A, dobra końcówka Pio, ładny teraz atak pod bombsite'em B. Tomorrow moim zdaniem może być z siebie zadowolony, ale zwróćmy uwagę, z jakim wyposażeniem rozpoczną też walkę zawodnicy antyterrorystów. Ponad 30 tysięcy dolarów, tyle wynosi komplet, jeżeli chodzi o wyposażenie całego zespołu. Dwie snajperki, 3M4, duża ilość granatów, no ale na razie ciekawe, skanuje kilka pi już Goofy, całkiem mocno pobijane. No ale Tomorrow GG raczej będzie chciało rozgrywać standardowo, tak to drużyna XCOM wygrała pistoletówkę i to właśnie zespół, który pistoletówkę wygrywa z reguły na pierwszym fullu, decyduje się na jakieś niestandardowe ustawienie. Na razie ustawienie 1-3-1 i snajperzy ustawienie jako te osoby skrajne. Zwróćmy uwagę, gdzie jest Sun, gdzie jest Stark. To są osoby, które są pod BS-ami, a trójka zawodników rotujących to są te osoby mobilne, z bronią automatyczną. Podoba mi się taki wariant, jeżeli chodzi o defensywę XCOM Team. Tecek w wentylacji, na, patrząc na terrorystów, szykuje nam przebicie od środka i Tecek teraz ryzykownie się wychyla. Mnie miał go na widelcu, ale jednak fraga terrorystom nie udaje się jeszcze zdobyć. Kilka pi skanuje tego smoka, spodziewa się rywala właśnie w tym miejscu, ale jednak graczy i XCOM Team tam w ogóle nie widać. Tecek też już schowany. 50 sekund na zegarze, a nadal mamy 5-5 i w końcu też środek opanowany przez Tomorrow GG. Brak snajperki po stronie atakującej, na to na pewno czeka Sun, który teraz jest celowany. Zobaczymy, czy te strzały będą celne. Na razie jednak nie udaje się fraga zdobyć. Już wiadomo, że snajper chowa się pod BSM. A, są mołotowy, ale Goofy jest do pomocy. Sun błędu nie popełnia. Dwa zabójstwa dla XCOM Teamu. 25 sekund na zegarze. Bomba wypada. Wejście od środka, ale to się nie może udać. XCOM Team nie traci nawet żadnego zawodnika. No genialna defensywa, mimo że Sun nie trafił tego pierwszego strzału. Widać było, że XCOM jest przygotowany na wszystko. Na początku ustawienie pod środek, potem piękne wycofanie się pod BS i okej, Sun jako pierwszy tutaj miał okazję rozpocząć fragowanie, ale nie trafił od razu. Ciekawa wymienność, jeżeli chodzi o pozycję. Sun przyjmuje maina, koledzy bardziej zajmują się środkiem. Łatwe eliminacje, gładziutka runda dla antyterrorystów. No ale pamiętajmy, że Tomorrow GG było zdecydowanie groźniejsze na Echo i nie zdziwię się, jeżeli to właśnie od rundy Echo Tomorrow GG rozpocznie zdobywanie punktów. Teraz znowu lepsze pistolety po stronie Tomorrow GG. Destroy na podsadce, Tecek chowa się w łączniku. To właśnie on rundę temu wychylał z wentylacji i tam niewiele zabrakło, żeby Mynio trafił go prosto w głowę. No ale teraz Tecek cały czas z pełnym paskiem zdrowia. Już bez granatów są w ogóle terroryści, no to musi być takie wyjście na czysto i zdobycie fraga. W inny sposób Tomorrow GG tej rundy nie wygra. Indywidualnie kilka pi pod drzwiami, bomba wciąż w okolicach środka. Mynio zdążył już zająć wentylację, ale XCOM Team jest ustawiony we trzech pod tym bombsite'em B.
Tomorrow GG coraz bliżej, no ale wciąż bez celnych strzałów. Jak na razie tylko poobijany Mynio. Kratka nierozbita. Mynio jeszcze się nie wychyla. Czeka na to, aż wszyscy się synchronizują. Bomba na plecach Destroya już dołącza. Tecyk i Pączek czekają w bombsite. Teraz już tylko we dwójkę, ale pamiętajmy o tym, że to oni mają dużo lepszą broń. Terroryści, żadnego smoka, żadnego flesza. Tecyk już przygotowany z tym granatem błyskowym. Pączek też dokłada coś od siebie. Zobaczmy, ile będą w stanie wyciągnąć z tej rundy zawodnicy Tomorrow GG. Na razie Stark, jeden frag, Tecyk z drugim. Przewaga wciąż jest zachowana po stronie XCOM Teamu, ale Destroy odpowiada. Pączek cały czas głęboko w bombsite. Czekają na okazję, ale Stark nie radzi sobie teraz. Snajperka z Gwiona, chociaż jest Pączek, który się uaktywnia. Zostaje tylko Jaku, ten zafleszowany. Pączek czekał, czekał i doczekał się dwóch fragów w tej rundzie. No ależ genialne ustawienie XCOM Teamu. Trzy osoby na B, jedna na środku, jedna na A. A na odbijanie, ale B, walka do samego końca. Tomorrow GG nie wybrało odpowiednio. Właśnie zatkowało pod ten bombsite wzmocniony i tak pokazał się z dobrej strony. Dwa zdobyte fragi i gdyby nie dobra dyspozycja Pączka, kto wie, czy nawet nie udałoby im się podłożyć bombę w tej rundzie. No ale teraz spora zmiana. Tomorrow GG w końcu ma snajperkę. Może uda się skontrować Suna i Starka, bo to są ważne postacie. A Tecek już złapany przez tego smoka i szybko zdobyta przewaga przez Tomorrow GG. Tego nam brakowało podczas pierwszego fulla i teraz te wręcz bezbłędne ustawianie się XCOMu nie jest możliwe. Gdzieś luka musi powstać, stąd XCOM skraca drzwi, ale Goofy odwrócony plecami. Na razie z problemami Pio i jednak XCOM Team odzyskuje przewagę. Ależ to była okazja dla zawodnika Tomorrow GG. Pio nie może być teraz z siebie zadowolony. Nie dość, że XCOM ma jednego gracza więcej, nawet dwóch. Właśnie, bo Jakub był bardzo mocno poobijany. Także Tecek, no trochę oddał swoje życie za darmo. Bardzo ryzykownie się wychylił, ale co z tego? Co z tego, skoro teraz po stronie atakującej zostaje już tylko Mynio oraz Killcapi. Sun przygotowany, ale ten nie za wiele zauważy. Goofy bardzo blisko, leci też granat do maina, ten jednak nie obija terrorysty. Cały czas gracz Tomorrow GG na blisko. Goofy, to nie był dobry moment. Wciąż nadzieja, chociaż Stark się pojawia teraz w dobrym momencie i zostaje tylko Killcapi. 3-1, Sun ze snajperką. No jak na razie to jest dominacja, mimo że Tomorrow GG miało tego pierwszego fraga, to terroryści tego nie wykorzystali i na pewno się możemy przyczepić, a właściwie musimy się przyczepić do akcji Pio, który miał rywala plecami, a tej sytuacji nie wykorzystał. Tak, i nagle okazałoby się, że tylko Sun broni bombsite, tej to będąc w drzwiach, no pozycja dla snajpera wyjątkowo średnia, jeżeli jeszcze uda się odsmokować, no ale błąd Pio szybciutko wykorzystany przez XCOM, które mimo straty ładnie nadrobiło, no ale właśnie pytanie, ile tutaj zależało od tej niefortunnej akcji Pio. Tak Tomorrow GG widzimy, że koniec rozdzielania się. Próba grę na masę, nie na siłę, bo zdecydowanie XCOM jest silniejszy, ale Stark jako snajper radzi sobie bardzo dobrze, niczym Sun, już szybko. Dwa zdobyte fragi, odsmokowanie pozycji i Tomorrow GG cały czas bezsilne. I momentalna rotacja pozostałych zawodników XCOM Team, za chwilę nawet 4 graczy CT może być pod tym bombsite'em B. Ale Stark wychlał po więcej. W międzyczasie już wycofanie Tomorrow GG. Czasu jest jeszcze bardzo dużo, ale jednak szanse coraz to mniejsze na wygranie rundy, bo snajperzy pokazują się z dobrej strony. Sun celowany bardzo blisko, tym razem strzał niecelny, ale jest poprawka. Zostaje tylko Pio. Sun, świetna końcówka i znowu runda wygrana przez XCOM Team bez jakiejkolwiek straty. No dokładnie, Tomorrow GG wygrali rundę nożową, wybrali stronę atakującą, gdzie XCOM Team... Wystarczyło spojrzeć statystyki. Dokładnie i byłoby od razu wiadome, że XCOM Team, jak ma wygrać spotkanie, to tylko dzięki mocnej stronie CT, którą nam aktualnie serwują. Piękne przygotowanie się pod ten mecz i ogólnie ładne przygotowanie mapy. Snajperki działają, to widać. Tak, a Tomorrow GG jako mix jest bezbronny, nie mają dobrze przygotowanych granatów i z wielką łatwością XCOM Team ich miażdży. Wejścia na A nie ma, bo jest Sun, na B też wejść trudno, bo jest dobrze Pączek przygotowany z granatami albo też Stark, jeżeli chodzi o snajperkę. I gdzie tu teraz atakować, skoro właśnie jeden i drugi BS jest skryty przez snajpera? Wypadałoby skorzystać z jakiejś zagrywki, która wykorzystuje 2-3 smoki, masę fleszy, mołotowy. Wtedy może udałoby się przyjemnie zaatakować. Na razie jednak Tomorrow GG z pistoletami, gdzie wcześniej byli skuteczniejsi, no ale na razie to jest przewaga 5-3. Mynio też przed wielką szansą wychyla się na środku, ale tutaj już graczy XCOM nie widać. Sun jeszcze sobie radzi z Diglem. Jaku wszedł tam samotnie, no to wygląda fatalnie. Tomorrow GG nie stanowi jak na razie żadnego zagrożenia dla swojego przeciwnika. Teraz Killcapi, ale nie daje rady. No Sun, czy ze snajperką, czy z pistoletem, będzie sobie bardzo dobrze. I znowu runda zdobyta przez XCOM bez żadnej straty. Tak myślałem, że może Tomorrow GG poszuka właśnie tej walki na środku, bo Tecyk tam się lubi wychylić. On gdzieś tam lubi zagrać się agresywnie. No raz go złapali, ale niestety nic i tak z tego nie wyszło. No a też zwróćmy uwagę, jak aktualnie wyglądają fragi po stronie Tomorrow GG. No nie ma osoby, która by się wyróżniła. Tyle co Pio. 4 zabójstwa.
dwie osoby po jednym fragu, dwie osoby po dwóch, a my jesteśmy już runda. Po połowie, tej pierwszej połowy tak naprawdę i... No to wygląda bardzo źle i liczymy na zdecydowaną poprawę Tomorrow GG. No może potrzebują tych 3-4 rund i uda im się spotkanie wygrać. Na to na pewno po cichutku Tomorrow GG liczy, no ale na razie nie zanosi nawet nam się na tą pierwszą, bo już Pio ginie pod bombsite'em, by tam agresywniej wychylony Stark. Na Tomorrow GG chyba cały czas myśli, gdzie by tu zaatakować, aby w końcu zdobyć przewagę. Udało się raz. Eliminacja Tecka na środku, to było 5-4 i gdyby Pio oczywiście wykończył akcję lepiej, byłaby szansa na ten pierwszy punkcik dla Tomorrow. Na razie XCOM Team widać, że jest dużo lepiej przygotowany od rywala i głównie dzięki temu są w stanie tak dominować. Po tym jednym fragu XCOM Team już się tak nie wychyla. To jest czekanie na ruch ze strony Tomorrow GG. Destroy na środku razem z kolegami, ale to będzie próba ataku pod bombsite B. Tam zostaje aktualnie tylko Stark, chociaż niedaleko będzie również Tecek. Zobaczmy na samego Starka, bo Tecek jeszcze nie rotuje, ten cały czas pilnuje środka. Stark defensywnie, to będzie okazja na położenie bomby. To będzie próba odbijania od XCOM Teamu, bo nie wierzę w to, żeby ta bomba nie została w takiej rundzie podłożona. Już chodzi kilka pi do bombsite'u, to Minio ma tę bombę, tymczasem Goofy zabity przez Jaku. To jest naprawdę dobra sytuacja dla ekipy atakującej. 4-4, mimo że Jaku ma tylko 1 HP, to jednak bombę udaje się podłożyć. Teraz trzeba szybko sobie zająć pozycję, chociaż XCOM Team ma jeszcze trochę granatów. Są defy u tej czwórki zawodników TT. Chociaż i Sun, i Stark na razie mogą tylko czekać. To są snajperzy, z którym z taką bronią będzie się trudno to odbijało. No próba skanowania. Stark się w ogóle wycofuje i będzie zamykał to gdzieś od wentylacji. Liczymy na Pączka, liczymy również na Tecka, bo to oni mają karabiny. Chociaż Tecek już nie daje rady. Pączek z problemami. 3-2. Wciąż przewaga po stronie Tomorrow GG. Nagle Sun zostaje sam. O ten już nabierzony i Jaku z trzecim zabójstwem. Na to czekaliśmy. Dokładnie, dobra, wejście pod bombsite B, też zmiana ustawienia. Nie było Starka, nie było Pączka, tylko był Goofy, który nie miał już dużej ilości granatów, aby wybronić się pod tym bombsite'em B. Tomorrow GG w końcu znalazło słabe punkty rywala, ale pamiętajmy, pojawi się tam znowu snajper i już tak łatwo dla Tomorrow to wszystko prawdopodobnie nie będzie wyglądało. Plus jest taki, że no XCOM Team gra na bogato. Cały czas dwie snajperki, cały czas duża ilość grantów, która kosztuje nawet i 2000 dolarów. Stąd okazuje się, że Tomorrow, mimo że wcześniej nie zdobywało fragów, nagle wygrywa jedną rundę i już XCOM Team powoli te problemy finansowe. Problemy oczywiście finansowe ma, no ale właśnie, rozpoczyna chyba fragowanie Stark dokładnie i no widzimy, snajper na bombsite B to jest poprawa defensywy o kilkadziesiąt procent i od razu Tomorrow GG ma jakiś problem. I grający na blisko Stark, bo jednak w tej poprzedniej rundzie stanął na gnieździe mimo przewagi. No i weszli terroryści pod ten PS, ale teraz znowu ta przewaga i zobaczmy, co się dzieje, bo Stark pozwala sobie na więcej. To jest agresja zawodnika, który właśnie fraga zdobywa na plecach. Stark ze snajperką, ten nie rezygnuje, ale tym razem strzał jest niecelny. Stark i tak może być siebie zadowolony, bo wciąż ta przewaga zostaje zachowana. Właściwie to on sam dał tę przewagę, nie potrzebował żadnego wsparcia. Ale Tomorrow GG też musi teraz się pilnować, kryjąc okolice bombsite'u B. No, tam wcelowany jest terrorysta, bo spodziewa się jeszcze jednej osoby od XCOM Teamu. No ale Goofy i Tecek już chyba nam wyjaśniają rundę. Nagle zostaje tylko Jaku. Ten ma bombę na plecach pod BSMB. Tylko niedaleko od środka stoi Pączek, więc dałoby się to zrobić. Jaku na razie sprawdza każdą pozycję. Brak rotacji od XCOM. Jaku wychylony. Ten nie ma pojęcia o tym, że ten bombset jest czysty, ale już Goofy pędzi niemalże przez respad terrorystów. Jaku jeszcze poczeka. Zdaje sobie sprawę z tego, że XCOM za chwilę może kogoś wysłać, aby ten bombset sprawdzić. A teraz już dorzucony smoke. To jest sygnał dla graczy CT, żeby jednak odbijać ten BS. Jaku w końcu kładzie bombę, ale XCOM Team ma ogromną przewagę liczebną. Jaku po fleszu i to by było na tyle. Ależ genialnie rozgrywa to XCOM. Powoli brakuje słów, aby opisać, jak pięknie jest ta drużyna przygotowana. Mieli akcję 4-1, wiedzieli, że nie ma sensu się rozdzielać i ewentualnie dawać szansę rywalowi. Okej, niech sobie podłożę bombę, bo odbijem od razu w czwórkę, wiedząc, w którym miejscu oczywiście Jaku się znajduje. Bez szans zawodnik Tomorrow. No, tylko Stark troszkę przesadził, jeżeli chodzi o agresję, ale bardzo podoba mi się akcja Pączka, który był schowany za workami z piaskiem. Został spalony, sam oczywiście szybko pożar ugasił i nagle Tomorrow GG całą swoją koncentrację wyprowadziło w jego stronę. To wykorzystali koledzy, skracając maina, właśnie odpuszczając bombsite B i nagle okazuje się, że Tomorrow GG tak było pochłonięte Pączkiem, że dało się zajść z innych stron. No a Tomorrow GG, jako że wygrało jedną rundę, przegrało kolejną. Są już zrestowani ekonomicznie, ale nie jest źle. Tylko jedno eko raczej będzie przez nich grane. Tym razem próba podejścia pod bombsite, a tam wcelowany standardowo Sun.
CPO już wchodzi pod celownik. Jest przewaga po stronie XCOM Teamu. Asun wie, że po lewej stronie jest kolejny z terrorystów, stąd chciał ten kąt nieco zmienić. Ale żaden z zawodników CT jednak nie wychyli się aż tak głęboko. No Sun i Goofy teraz jeszcze z dwoma zabójstwami. Bomba na ziemi, Sun nie widział tam dobrze terrorysty, ale jest przecież Goofy do pomocy. Sun tylko 9 punktów zdrowia. Jaku chce z nim walczyć. Sun, oj, to nie była dobra decyzja. Jaku ładne wyjście. No skorzystał z tego, że snajper się wcelował w złą pozycję. Ale Jaku cały czas pod tym BS-em walczy sam. Poczek stwierdził, że już tutaj skróci dystans, a tymczasem Stark popełnia samobójstwo. I Destroy zostaje sam. 3-1. Tecek. Nie widzi jeszcze rywala. No Tecek poobijany, ale jednak i tę rundę udaje się wygrać zawodnikom XCOM Team. No jeżeli zobaczymy tak dobrze przygotowany ten zespół jeszcze po stronie atakującej, no będziemy mieli chyba... Ale może XCOM będzie potrzebował dwóch rund po stronie atakującej, nawet może, nie muszą przygotować. Akurat może nawet na tej mapie nie zobaczymy, ale tutaj bardziej myślę przyszłościowo, jeżeli XCOM jest tak dobrze przygotowany po stronie CT, to raczej po stronie atakującej też. I nagle, jak wczoraj mówiliśmy, że raczej faworytem jest AGO, nie zdziwię się, jeżeli XCOM z nimi pięknie powalczy. Oczywiście na takie spotkanie jeszcze będziemy musieli troszkę poczekać. Na razie jednak XCOM Team gra przeciwko dużo słabszemu rywalowi. No ale Sun, jak Stark, bardzo agresywnie. Pierwszy wrak zdobyty. Ależ Sun wjeżdża do tego maina. Skontrowane, bo oczywiście rywale wyszli już drzwiami. Ale XCOM cały czas fleszuje. Bombsite'u nie chce tutaj za darmo oddawać, ale bomba jest już plantowana. Pia dołoży jeszcze smoke'a, tymczasem Goofy poobijany, ale to on teraz ładnie akcję wyprowadza. Zostaje tylko Pio. Drugi celny strzał od niego jest i trzeci. Pio wciąż walczy, wciąż daje te nadzieje. Tomorrow GG tej rundy jednak nie wygra, ale Pio naprawdę bardzo ładna runda. Bomba podłożona, ale no nadal jest to dominacja, no, szczególnie za sprawą Suna. Jednego fraga możemy zrozumieć, ale ten drugi szybki strzał, brak rewanżu, dopiero trzeci zawodnik Tomorrow GG był w stanie zabić snajpera XCOM Team. No jeżeli na takie akcje XCOM sobie może pozwalać, to no, nie ma żadnego wejścia, to nawet terroryści nie mogą spokojnie wyrzucić się z granatów, bo snajper skraca im pozycję i to on zdobywa fragi. Są dwie rzeczy, które działają zawsze przeciwko ekipom miksowym. Granaty, snajperki. Z tych dwóch rzeczy XCOM Team korzysta genialnie i naprawdę różnica skillowa wydaje mi się, że jest niewielka. Mogłoby to wyglądać fajnie. Stąd tu morożyć. Widzimy, że raszuje drzwiami. Dobrze dorzucony flash na pozycję Tecka. On jest tutaj osamotniony w bezie, ale nie sprawdzają pozycji terroryści. No ależ z łatwością robi to w tym momencie Tecek. Zostaje na placu boju, tylko menu, jego pozycja jest przecież znana, ale szkoda, Tomorrow GG mogło zdecydowanie lepiej rozegrać tą rundę. Ale jeszcze menu, ten powalczy, tym bardziej, że Sun skraca pozycję, ale Sun nie był tutaj sam. Na jednego fraga menu sobie mógł jeszcze dodatkowo pozwolić. Jak powiedziałeś, to świetny flash, Tecek stał długo plecami do rywali, no ale już później wcelował się w dobrą pozycję. Okazuje się, że dwójka terrorystów poszła w okolice siatki, odwrócona bokiem. Tecek musiał z tego skorzystać. 12-1, no to jest pogrom, to jest dominacja. Tomorrow GG znowu z karabinami, też jest mnóstwo granatów, ale tutaj nic nie działa. Jak na razie to jest tylko jedna zdobyta runda przez tę ekipę. Próba ataku też pod bombsite B, tam ustawiony Pio, ale Sun nie boi się skrócić pozycji. W międzyczasie ginie Stark. Dobry start dla zawodników Tomorrow GG. Sun pozwala sobie na jeszcze więcej, tymczasem też Goofy walczy w mainie. Sun, jak tak dalej będzie szedł, może się okazać, że ten zaraz odkryje bombę. Terroryści jeszcze po nim nie wrócili, ale Sun zatrzymuje się tym pokoju słonecznym, a tymczasem i Pączek i Tecek już dwoma zabójstwami. Sun ma naprawdę świetną pozycję, bo teraz terroryści muszą się wycofać po bombę, mamy mnóstwo czasu i rozegrać to bardzo spokojnie. Destroy. Jeszcze nie wie, no ale jednak Sun wycofany, więc bombę udaje się bardzo szybko podnieść. Ten dołączy do partnerów i spodziewamy się chyba wejście na BSA. I jeszcze takiej bliskiej rundy nie mieliśmy. Sytuacja 3-3, Tomorrow GG nie zostało zdominowane, chociaż mamy jeszcze próbę wychylenia na środku. No brawa dla Tomorrow GG! Piękna eliminacja Goofiego i Pączka i nagle zostaje tylko Sun. No też nie do końca chyba spodziewają się go pod bombsite'em B zawodnicy Tomorrow, czy Sun z reguły grana, a zaraz zobaczymy. Oczywiście skąd wychyli? Antyterrorysta, ten rewelacyjny strzał w głowę, no jeszcze Pio namierzony i nagle mamy sytuację 1-1. A Sun wymienia broń na lewo, jest już ustawiony Jaku. Sun, tak niewiele zabrakło, 19 punktów zdrowia na koncie terrorysty, ale jednak mamy kolejną rundę i wcześniej, przy tej pierwszej chyba to Jaku zdobył 3 zabójstwa, jak dobrze pamiętam, teraz też to on się utrzyma na placu boju, no ale jednak udaje się tę rundę wygrać, to jest najważniejsze, mimo świetnej gry Suna pod sam koniec.
XCOM Team nadal ma pieniądze na 15. ostatnią rundę pierwszej połówki. A nawet nie wiem, czy gdyby przypadkiem Sun nie zmienił tej broni, czy aby tej rundy nie wygrał, bo zdecydowanie zabrakło lepszej kontroli tego Fallouta właśnie za K. Szansa była, jako też nie strzelał celnie, no ale to jednak terrorysta wygrał ten pojedynek. Tak teraz Stark, ależ agresja! No, wydaje mi się, że jednak w tej końcówce XCOM Team przesadza. Stark został zauważony, mógł spokojnie się jeszcze wycofać. Ten poszedł po fraga Tomorrow GG, jak rundę temu, z zabójstwem otwierającym. I rzadko takie momenty oczywiście widzimy. XCOM Team powoli się otwiera, plus oczywiście dla nich jest taki, że jest to ostatnia runda w tej połowie. TC czeka w wentylacji. Sun sprawdza drzwi, ale tutaj nie ma żadnego wejścia. Terroryści ustawieni raczej w okolicach maina. Sun no nawet się tam nie wychyla. Ten po prostu czeka, wcelowany w tę jedną pozycję. Po stronie Tomorrow GG dokładnie taka sama sytuacja. Minio ze snajperką. To on tego fraga był w stanie zdobyć. To on pokazał Starkowi, że nie warto było skracać, ale czas lecia. Tomorrow GG jeszcze nie jest bardzo blisko. Gracze XCOM chcieliby tutaj szybko odpowiedzieć, wyrównać ten stan rywalizacji, ale nie ma specjalnie okazji, bo Tomorrow GG się nie pokazuje. Jak się pokazuje, to też zdobywa fraga. TCK już nie daje rady. Pączek zostaje sam pod bombsite'em B. Przyspieszone wejście w wykraniu Tomorrow GG. Pączek ma spore kłopoty, żeby trafić i tutaj też nie ma zabójstwa dla zawodnika XCOM. Zostaje Goofy oraz Sun, 2-5. Bomba już pod bombsite'em B. Ostatnia runda, więc na pewno zobaczymy odbijanie w wykraniu XCOM Team. Sun chyba wie, że wentylacji jest kilka, w międzyczasie Goofy z fragiem, Sun również. Bomba dopiero teraz podłożona, ale gracze XCOM Teamu są bez granatów. Def w rękach Goofy'ego, Sun wymienia broń. I otóż pod nim Sun, teraz trafia go prosto w głowę, ale jednak snajper zostaje sam. 2-1, Minio wciąż w bombsite. Destroy po prawej stronie od Suna. Teraz Destroy może to wykończyć, ale nie chce się wychylać. Czekał na Minia, jednak jest to czwarte zabójstwo od Minia w tej rundzie. Wynik 12-3 dla XCOM Team. No i bardzo ładne znowu wejście pod ten bombsite B. Trzeba przyznać, że Tomorrow GG chyba ten instynkt ma, bo to jest kolejny raz właśnie wejście na ten BS, kiedy albo nie ma snajpera w BS-ie, albo nie ma osoby z granatami. Raz mieliśmy Goofy'ego, który był bez granatów. Mocno mnie zdziwiła tutaj akcja Pączka, który był od respa CT, miał smoka, granat zapalający, flesza. I jestem ciekaw, jak wtedy poradziłby sobie zespół Tomorrow GG, gdyby oczywiście Pączek z tych granatów skorzystał. Testując od respa CT, chciał rundę rozwiązać strzelecko. To nie miało prawa, żeby w ogóle wyszło, bo oczywiście Tomorrow GG wchodziło w czwórkę na jednego Pączka. Jeszcze oczywiście sama niezła próba odbijania od Goofy'ego i Suna, no ale jednak tutaj Tomorrow GG. Właśnie, jeżeli chodzi o te aspekty skillowe, to umiejętności indywidualne wyglądają naprawdę fajnie. Wygrana pistoletówka i kto wie, co z tego będzie. Przypominam, że ostatnie statystyki XCOM Team wskazują na to, że ten zespół zdecydowanie gorzej sobie radzi w ataku, nawet na tej mapie, która z reguły właśnie tej stronie atakującej sprzyja. Tomorrow GG na pewno musi tę pistoletówkę rozegrać lepiej niż tę pierwszą, ale już XCOM Team atakuje szybko pod bombsite B. Sun z pierwszym flagiem, Jaku nie daje sobie rady, dwa zabójstwa dla XCOM Teamu. Na plecach jest jednak Destroy, tam celowany Pączek. Pączek lepszy podczas tej wymiany, 5-2, bomba jest podłożona. Minio w końcu jakaś odpowiedź od Tomorrow GG. Pączek chce się strzelać, ale to chyba nie będzie dobry pomysł, a jednak miał też podniesione USP. Zostaje tylko kilkapi, no niestety, ale ta runda pistoletowa wyglądała niemalże identycznie jak ta pierwsza. To była dominacja ze strony XCOM Teamu. No dokładnie, szybkie wejście pod bombsite. Wykorzystana ta przewaga psychologiczna. Jeżeli ma się wynik 12-3, no to już Tomorrow GG. Nie no panowie, musi być ta pistoletówka. Nakręcają się sami zawodnicy, żeby ją wygrać. Ci zagrali standardowo, ustawienie 2-1-2. Żadnego zaskoczenia nie było. Szybkie i sprawne wejście oczywiście terrorystów i sprawna eliminacja. 13-3 Tomorrow GG. Już widzimy, że nawet nie zbiera na snajperki, na granaty, czyli to, co jest potrzebne, niezbędne wręcz, aby te rundy po stronie broniącej wygrywać. Im zależy teraz na tej rundzie numer 16 najbardziej. Na razie oczywiście czekamy, bo XCOM Team nigdzie się nie śpieszy. Też pierwszy raz widzimy w ogóle rundę tak naprawdę anty-eko po stronie terrorystów. Wcześniej oczywiście Tomorrow GG grało eko, kiedy byli dokładnie, kiedy sami atakowali. Teraz zobaczymy, jak tylko z pistoletami poradzą sobie antyterroryści, bo takiego momentu dawno nie widzieliśmy. XCOM Team z karabinami wszyscy tutaj, nikt nawet nie grał MP.
5 razy Kałasznikow. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo mamy podejście pod BSA. Kilka pli stoi na blisko za wózkiem. Ten jednak przykucnął, głupi już go namierza, ale to są dwa zabójstwa dla Tomorrow GG. Świetne starty ekipy, chociaż teraz nie ma spore kłopoty. Przodowa broń, ale szybko ginie. Poczek z kolejnym flagiem w tej rundzie. Bomba już na plecach terrorystów. Trzeba szybko ją podnosić, chociaż Stark ładnie sobie radzi pod samochodem. Zostaje tylko Pio. 2-1. Bomba jest podłożona. Sun pewne wyjście. Jednak XCOM Team taką rundę wygrywa. Ale nadzieja była, bo to była sytuacja 5-3 z korzyścią dla Tomorrow GG. I dokładnie tutaj ważne, że wspomniałeś o wyposażeniu XCOM, bo moim zdaniem to wyposażenie wygrało rundę. 5 razy AK, szybka strata. No ale po pierwsze i gdyż na Tomorrow GG nie miała okazji, aby tą lepszą broń podnieść, tak potem na ten średni, daleki dystans nagle okazuje się, że XCOM ma ogromną przewagę, bo oczywiście Tomorrow szukało tej przewagi na bliski. Co do antyterrorystów, nie ma nawet rundy jako, od razu kolejny force. No widać, że tutaj już sami zawodnicy chcą bardzo mocno ryzykować, no ale chyba trzeba przy takim wyniku. Trudno było się spodziewać innej decyzji od Tomorrow GG. A początek dobry w rundzie poprzedniej, może i teraz będzie podobnie, ale też może teraz Tomorrow GG postawi kropkę nad i w takiej sytuacji. Na razie też spokojniejsze wejście ze strony XCOM Teamu. Pod BSMA jest tylko Menio, który gra ze scoutem od samochodu, ale w międzyczasie Destroy zabija na środku Starka. Pio sprawdza pozycję, już wiadomo, że ten BS nie będzie atakowany, ale jednak BSA opanowany przez terrorystów. Sun na dobrej pozycji, jeden frag od niego. Cały czas utrzymuje się na nogach. Menio teraz poobijane. Sun jednak nie daje sobie rady. Przewaga znowu wraca do zespołu Tomorrow GG. A my czekamy na położenie bomby, bo Goofy jest już w bombsite. Teraz Tecek też ginie. Pączek od razu rewanżuje się. Dwa kałasznikowy po stronie terrorystów. I Goofy i Pączek. 2-3. Wciąż przewaga po stronie CT, ale niezbyt długo. Goofy, ładny strzał. Pączek również zabija. I to właśnie Pączek kończy tę rundę. 3 zabójstwa od niego. Wynik 15-3. I aż 12 szans dla XCOM Teamu na wygranie tego spotkania. No bardzo podobny scenariusz jak rundę temu, czyli chwilowa nadzieja dla Tomorrow GG, no ale potem od razu XCOM Team niszczy wręcz te marzenia. No oczywiście ten akt desperacji, czyli oczywiście cały czas granie rund na forsie, to niestety nie przyczynia się do siły ognia dla Tomorrow GG. Jest to wszystko grane w sposób bardzo mocno ryzykowny i na razie ryzyko nie opłaca się. A XCOM Team widzimy, że w końcu rozpoczyna dobrze. Tecek już z pierwszym fragiem. W międzyczasie jeszcze Stark pod bombsite'em B, próbujący zaskoczyć rywala. Tam był przygotowany tylko Piono od Respa jeszcze jako, no ale ten już odsmokowany. Sam próbuje znaleźć na bliski dystans akcję, wymiana 1-1. No XCOM Team kontroluje całe spotkanie. Menio i kilka api, ostatnia nadzieja Tomorrow GG w tym spotkaniu. Nie ma jednak granatów, nie ma defa, bomba jest podłożona i cały czas to XCOM Team ma przewagę. Terroryści już nie wychylają się, oni chcą spokojnie sięgnąć po te pierwsze 3 punkty w 16 sezonie ESL Mistrzostw Polski. Mniej kilka pi, nawet nie mają podejścia, bo te wejścia są zablokowane. Smoke na dole, na górze był Mołotow, teraz Pączek i Sun i to jest koniec tego meczu.